Hej wszystkim, jestem Mateusz, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, ale tym razem ze Simsów 4. Po dość długim czasie, kiedy nie było 4, w końcu coś z nią nagrywam, także brawo ja. I dziś pokażę wam coś, co już było na YouTubie od kilku tygodni, jak nawet nie miesiąca, ale dopiero do mnie to dotarło teraz, w sensie wiedziałem, że to istnieje, ale nie mogłem tego wcześniej użyć, ponieważ jakby nie miałem do tego dostępu. Mowa tutaj o modzie na suwaki z kolorem, ewentualnie jak to woli, koło kolorów, slider, Google tłumacz, pomóż mi. Pobrałem tego moda, nie wiem zbytnio jak on dokładnie działa, ale plików do pobrania było naprawdę bardzo sporo. Aby wam to przybliżyć, musiałem pobrać około 18 giga modów, żeby to działało, także tak, let's do it. Ogólnie rzecz biorąc, ta simka jest bardzo ładna i bardzo ją lubię i mógłbym na niej wypróbować nową fryzurę, aczkolwiek... Kto jej to zrobił? Jakby ja nie rozumiem, czemu EA stwierdziło... Czy gra, bo to nie wiem, czy to jej tworzyło, czy to jest losowy stworzony przez grę. Nie jestem do końca pewny, ale jej twarz, ten nos jest... Twarz jest słodka, ale nos zepsuty, naprawdę. Może wezmę jakąś simkę z mojej galerii. Okej, jest to jedna z moich starszych simek, tylko troszkę ją przerobiłem. Fryzura jest randomowa, także to nie patrzcie, bo ona normalnie ma fryzurę z modów. But też. Zmieniłem mi trochę twarz i kolor skóry pociemniłem, tak mociupinkę. Ma też inne brwi. No, ta fryzura na pewno nie pasuje, bo wygląda w niej jak pies. Zresztą nie jestem pewny, czy suwaki działają na mody, w sensie, że takie chyba nie działają. Nie wydaje mi się, że to jakośkolwiek się zmieniało. Excuse me? Jakby ja się bawię tym pierwszy raz. What? Co tu się dzieje? Mam ten kolor. Jakby musimy dosłownie uwierzyć, że ja się bawię tym modem tak pierwszy raz, więc... Wcześniej włączyłem gry tylko po to, żeby ogólnie zobaczyć, czy mod się zainstalował i zainstalował się, ale go nie sprawdzałem, także... okej. Okay. Wezmę jakąś fryzurę z gry, może... No nie wiem którą. Ona miała włosy troszkę za ramiona i były kręcone. Może znajdę jakieś podobne. Prócz tych, bo te są dość ładne, ale no nie teraz. Dlaczego każdy włos z modów takich staje się jakiś brązowy pod tej skóry? O, to jest one fajne, ale tego nie widziałem. Trochę tych włosów mam, ale mniejsza. Nie są one zbyt szczęśliwie dobrane, ale może być. Okej, weźmy może taki brąz. Czy to się w ogóle zmieni? Takie pytanie mam. Czy ten mod w ogóle działa? W sensie... To jest nieprzezroczystość tutaj? O my god, to działa. Okej, teraz te włosy przypominają mi włosy z trójki, które mają budynie. Jasność... Ew. Czy ten mod jakkolwiek... Okej, tu jest jakiś inny. Jak to działa? Okej, tu już co innego. No, jasność, to takie ciemnie... Wygląda ten czarny normalny. Przy tym to w ogóle ten czarny wygląda jakiś szary. Nawet mi to się podoba, ale może jakieś inne... Włosy bym wziął? Powiedzmy, że te, bo mają grzywkę i znaczy czoła wielkiego. No i weźmy już takie brązo... Jasne. I pobawmy się nimi. O, tu już wchodzi co... Ej, to mi się nawet podoba, lol. Jak to działa? Okej, to jest... Są takie. Ledwo widać w ogóle teksturę tych włosów, ale są dość mega czarne. Powiedzmy, że to przyjmuję. Spróbujmy może z jakimś... O, może spróbujmy to ubranie, bo to ubranie chyba jest z gry, co nie? Niech będzie różowe. I troszkę się pobawimy jasnością. To jest taki... Tu już wygląda taki ciemny... Excuse me. Ej, w sumie to jest fajne. Jakby możemy z tego zrobić taką bardziej seksowną bieliznę. Okej, that's nice. Ej, to mi się podoba, bo takiego koloru nie było wcześniej. To jest inny kolor zupełnie. Ten też w ogóle. I ten to w ogóle już inny. Tamta przezroczystość byłaby dobra pod... Czekajcie. Do snu. I są takie bielizny czasem. Nie wiem, gdzie one teraz są. O, to. Ja bym teraz to wziął czarne, bo czerwone nawet. Zmienimy trochę jasność. Dość dziwne. Ale w sensie wiecie, że trochę taka... Trochę tak przyśwituje. Chyba rozumiecie zamysł, nie? Mam nadzieję. Gdybym może założył jeszcze jakieś majtki. Które by nie zdjęły reszty. Okej, może zrobimy drobną zamianę. Nawet z niego całkiem fajny facet jest. To jest dość fajne, ale rzadko tego używam. Praktycznie wcale. Także pobawmy się tym. Jezu, ja tu widzę te potencjały na jakieś bardziej seksowne ubrania, typu, wiecie, takie erotyczne. Co ze mną i tak? Mam wrażenie, że ten mod czasami jakby ma laga i sam nie wie, co chce od niego, żeby zrobił. Czy to jest Barabara z dwójki? Zobaczmy to. Ej, to nawet wygląda spoko. Ej, nawet to wygląda spoko, o co chodzi? Ej, to jest ładny niebieski. Jak wygląda ten? No, zupełnie inaczej. Ej, serio. Nie chcę być jak ci youtuberzy, którzy tak się zachwycają, o matkę, jakie to jest wspaniałe. Jest spoko.
Nie wiem do końca, jak by wyglądała kwestia genów z włosami. To mi się mega podoba. Szkoda, że nie można tego jakoś zapisać, bo fajne by było. Chyba, że można. Zobaczymy jeszcze jego włosy. One nie wiem, czy są z gry, czy nie. A, są ze zwierzaka, dobra. Tym się nie bawimy, to już tego nie robimy, tego nie usuwamy. Ej, one teraz wyglądają tak troszeczkę, jakby był w podeszłym wieku i miał już trochę siwizny, ale nie aż tak. Ej, no w sumie fajnie to jest. Szczerze powiedziawszy, gdybym wiedział wcześniej, ile będzie pobierania modów, to nie wiem, czy bym to pobierał, szczerze powiedziawszy, i czy bym się o to aż tak bił, a no, to jest dość fajny mod. Link do pobrania będzie w opisie. Gdybym miał go ocenić, dałbym mu 8 na 10 w sumie. Naprawdę doceniam pracę tej osoby, która to zrobiła, ale no, czegoś tu brakuje. Zresztą mam nadzieję, że zbytnio tego moda nie trzeba będzie używać i że jednak doczekamy się od EA. Ej, to wygląda ładnie, no kurde, no. Także ten, wow. Daję mu 8-10, trochę mu brakuje, jak dla mnie, ale naprawdę jest świetny. No i co, to chyba tyle ode mnie, z mojej strony. Dziękuję za obejrzenie, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale w środę. Mam nadzieję, że tym razem będzie kolejny odcinek także w piątek, bo ostatnio nie miałem czasu zbytnio nagrywać, także wybaczcie mi. No i tak, do 12 odcinka. Chyba nagrywam go dłużej niż myślałem, więc będę musiał jakoś to dobrze zmontować. Także dziękuję za obejrzenie, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale wkrótce. Subskrybuj, lajkuj, komentuj, do niczego nie zmuszam, znaczy... zmuszam. Cześć, na razie, pa, pa. I love you, Jesus. I love you, Jesus.